Dzisiaj w naszym zborze przeżywamy ten błogosławiony dzień, dzień poświęcony rodzinie, dzień poświęcony tej instytucji, którą nie ludzie wymyślili, ale sam Stworzyciel. Natomiast wróg Boży z całą furią zaatakował rodzinę i atakuje ją z wszystkich stron i różnymi sposobami stara się zniszczyć to, co miało być ostoją szczęścia, co miało być miejscem realizacji, miejscem okazywania miłości. Dlatego dzisiaj niejako w tym temacie chciałbym zwrócić uwagę na przykład Pana Jezusa. Co prawda wiemy, Pan Jezus wychowywał się w rodzinie, nie założył swojej rodziny fizycznej. On przyszedł na ten świat, aby zbawić, aby przywrócić wartość rodzinie, której jest Stworzycielem i aby przywrócić wartość rodziny Bożej w szerokim wymiarze tego słowa. Dlatego we wszystkim zachęca nas, abyśmy starali się Jego naśladować, być takimi jak On. I dzisiaj chcę zwrócić uwagę na jeden aspekt, może troszkę paradoksalny, na jeden aspekt zachowania Pana Jezusa, który stanowić powinien dla nas bardzo wymowny przykład. Olbrzymi problem miałem, zresztą to nie tylko dzisiaj, z zatytułowaniem dzisiejszego studium i w pośród wielu różnych propozycji pozostałem przy takim trochę zagadkowym tytule: ślepota, zaleta czy wada? Bowiem na samym początku dzisiejszego studium słyszeliśmy słowa z Księgi Izajasza z 42 rozdziału i pragnę do nich wrócić, bowiem w tym 42 rozdziale Bóg zwraca się przez proroka Izajasza i mówi, 18 werset, słuchajcie wy głusi, a wy ślepi przejrzyjcie, aby widzieć. Do kogo te słowa są skierowane? Nie trudno nam jest odgadnąć. Ale wiecie, gdy czytam te słowa, to moi drodzy, jaki sens ma mówić cokolwiek do człowieka, który nie słyszy? Jaki sens ma mówić zobacz do kogoś, kto nie widzi? To nie ma sensu. To nie ma sensu. A więc Bóg jest tym, który zanim mówi do głuchego, co ma mu przekazać, to najpierw otwiera jego uszy. 35 rozdział Księgi Izajasza, werset 5. Co prawda mówi o przyszłości, wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. W 61 rozdziale tej samej księgi mowa o Jezusie jako przyszłym Mesjaszu, namaszczonym Duchem Świętym. Słowa te brzmią w ten sposób: Duch Wszechmocnego Pana nade mną,
gdyż namaścił mnie Pan, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Gdy mówimy o ślepocie, to moi drodzy, jest to wada czy zaleta? No oczywiście to wada. To wada. Gdy mówimy o ślepocie ludu Bożego, to jako czytelnikom Biblii, myślę, natychmiast przychodzi na pamięć słowo z Księgi Objawienia, z 3 rozdziału, słowo przekazane przez wiernego świadka do zboru w Laodycei, który uważa siebie za bogatego, za dobrego, a tam diagnoza mówi, a ty nie wiesz, żeś biedny, nagi i ślepy. Czy można nie wiedzieć, że się jest ślepym? Oczywiście w fizycznym wymiarze to jest niemożliwe, ale my mówimy o podwójnym wymiarze zastosowania tych słów, widzieć lub nie widzieć. W 44 rozdziale Księgi Izajasza znajdziemy również pewne bardzo interesujące zdanie, werset 18. Bóg mówi o pewnych ludziach, którzy nie mają poznania ani rozumu, bo zaślepione są ich oczy, tak że nie widzą, a serca zatwardziałe, tak że nie rozumieją. Wow, mocne słowo. Ale wróćmy do 42 rozdziału, bo zatrzymaliśmy się tylko na myśli wersetu 18, a werset 19 to pytania, retoryczne pytania. Kto jest ślepy, jeżeli nie mój sługa, i głuchy, jeśli nie mój posłaniec, którego posyłam? O kim tu jest mowa? Bóg stawia pytanie, kto jest ślepy, jeżeli nie mój sługa, jeżeli nie mój posłaniec? O kim tu jest mowa? Kto jest ślepym sługą i ślepym posłańcem? Ślepym i głuchym. Jak myślicie? Lud Boży. Lud Boży. No nie ulega wątpliwości, to jest 100% prawda. Ale moi drodzy, w tym 42 rozdziale przewijają się dwaj słudzy. Sługą Bożym jest lud Boży, rzeczywiście, ale przeczytajmy od 1 wersetu. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. To lud Boży. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Kto miał nadać narodom prawo? Nie będzie krzyczał, ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. Ludom ogłosi prawo. Kto jest tym sługą? I cały ten rozdział mówi o słudze, którym jest przyszły Mesjasz. Którym jest przyszły Mesjasz. I 19 werset, w którym Bóg stawia pytanie, kto jest ślepy, jeśli nie mój sługa, i głuchy, jeśli nie mój posłaniec, którego posyłam, to pytanie nie dotyczy ludu Bożego, ale to pytanie dotyczy Jezusa Chrystusa, Mesjasza, przyszłego Mesjasza. Bowiem następne dwa pytania w tym 19 wersecie brzmią, kto jest ślepy jak posłaniec Pana i głuchy jak sługa Pana? Tak jak?
Aha. A jak był głuchy sługa Pana? W jaki sposób? Otwórzmy psalm 38. Psalm 38. To jest również psalm mesjanistyczny. Psalm 38. I tam od wersetu 13 przeczytamy: zastawiają sidła ci, co godzą na życie moje, a ci, którzy życzą mi nieszczęścia, grożą zakładą i nieustannie knują podstępy. Lecz ja, jak człowiek głuchy, nie słyszę i jestem jak niemy, który nie otwiera ust swoich. Stałem się jak mąż, który nie słyszy i który nie ma odpowiedzi w ustach swoich. W Tobie bowiem, Panie, pokładam nadzieję moją. Kto jest ślepy jak sługa Pana i głuchy jak posłaniec Pana? Czym różniła się ta ślepota sługi Pana? Oczywiście, moi drodzy, on zachowywał się tak, jakby nie słyszał, obelg. On zachowywał się tak, jakby nie słyszał zarzutów przeciwko sobie. Nie bronił się. Milczał. Nie odpowiadał. Owszem, zapisane mamy w Ewangelii, że kiedy został uderzony w twarz, to tylko zapytał: czemu mnie bijesz? Czemu mnie bijesz? Ale apostoł Piotr napisze o Panu Jezusie następujące słowa. Pierwszy list Piotra, rozdział drugi. Pierwszy list Piotra, rozdział drugi, od wersetu 21. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy Mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Zostawił nam przykład, abyśmy wstępowali w Jego ślady. Pan Jezus miał oczy otwarte na potrzeby ludzkie, ale nie widział krzywd, które zadawane były Jemu. Pan Jezus uszy miał otwarte na głos wołających o pomoc, ale był głuchy na obelgi, jakie Jemu, jako przeciwko Niemu były kierowane. Rozumiemy? On na co innego patrzył. On co innego widział, patrząc na ten sam obraz. On co innego słyszał w tym tłumie różnych głosów, na pewne rzeczy nie zważał, pewnych rzeczy nie słyszał, pewnych rzeczy nie widział. Tenże Izajasz w 33 rozdziale zapisał następujące słowa. Izajasz 33 rozdział i od wersetu 13 czytamy: słuchajcie wy dalecy, czego dokonałem, i poznajcie wy bliscy moją moc. Grzesznicy w Syjonie zlękli się. Grzesznicy w Syjonie. No przecież wszyscy jesteśmy grzesznikami. Nie, apostoł Paweł pisał do wierzących, że wy byliście takimi, ale zostaliście oczyszczeni, ale zostaliście na nowo zrodzeni, zostaliście powołani do rodziny. Już nie jesteście obcymi przychodniami, ale jesteście domownikami Boga. Ale nie wszyscy.
do pierwszego maleńkiego zboru 12 apostołów, Pan Jezus, patrząc im głęboko w oczy, w pewnym momencie powiedział: wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Co Jezus powiedziałby dziś, stając w naszym zborze? Bracie i siostro, to jest wezwanie. Nie zwlekaj, aby oczyścić swoje serce, aby być czystym przed Bogiem. Bowiem ci grzesznicy na Syjonie, nieoczyszczeni, stawiali pytanie, druga część 14 wersetu: kto z nas może przebywać przy ogniu, który pożera? Kto z nas może się ostać przy wiecznych płomieniach? Wydawałoby się, że nasuwa się odpowiedź: nikt. Ale Bóg przez proroka Izajasza daje odpowiedź: kto może? Ten, 15 werset, ten, kto postępuje sprawiedliwie, mówi szczerze, kto gardzi wymuszonym zyskiem, kto cofa swoje dłonie, aby nie brać łapówki, kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelewie, kto zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło. Moi drodzy, nasz wzrok jest tak skonstruowany, że nie ma filtra, żeby patrząc filtrować pewne rzeczy i pewne rzeczy dostrzegać, a pewnych rzeczy nie. Ale nasz mózg ma taki filtr. A jeśli patrzysz na coś, to moi drodzy, to zwróćcie uwagę, że Pan Bóg dał nam powieki, żeby klapnąć, i wtedy nawet to, co się dzieje, nie widzę. A jeżeli to jeszcze mamy zdolność, aby obrócić się w drugą stronę i nie patrzeć na to zło. Ale my niestety lubimy patrzeć na zło. Zweryfikujcie, siostry i bracia, na co wy patrzycie w tygodniu, co oglądacie w swoich telewizorach, co oglądacie w swoich komputerach, młodzieży, co oglądacie w swoich smartfonach, telefonach, gdzie dostęp jest do wszystkiego, jak mówimy, na jedno kliknięcie. To ty podejmujesz decyzję, na co patrzysz. To ty podejmujesz decyzję, na co nastawiasz swoje ucho. 9 rozdział Ewangelii Jana opisuje jeden ze spektakularnych cudów otworzenia oczu człowieka urodzonego ślepym. Ten cud wzburzył uczonych w piśmie. Cały 9 rozdział opisuje dosyć obszernie to zdarzenie, ale wiecie, zdumiewającą rzecz w podsumowaniu Pan Jezus powiedział. 9 rozdział, 39 werset. I rzekł Jezus: przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, aby stali się ślepymi. Z pewnością nie po raz pierwszy te słowa słyszycie. Z pewnością wiele razy je czytaliście, ale dzisiaj niech one przemówią w szczególny sposób. Bo Pan Jezus przyszedł na ten świat, aby dać nam przykład. I przede wszystkim apeluję dziś do rodzin, do rodziców. Uczcie się od Pana Jezusa, aby On obdarzał was mądrością, co wy macie widzieć, a czego nie widzieć, nawet w zachowaniu swoich dzieci. Co wy macie słyszeć, a co słysząc nawet nie słyszeć. Na co zareagować, na co nie zareagować.
opowiadała pewna dorosła osoba, że najbardziej z dzieciństwa utkwiło jej fakt, kiedy popełniła pewien bardzo duży błąd, źle się zachowała. A rodzice wiedzieli o tym, a nie zareagowali. Powiedziała ta osoba już jako dorosła: ja wolałabym wtedy dostać tęgielanie. Ale ich zachowanie było dla mnie przykładem. Kochani rodzice, dziadkowie, babcie, wujkowie, dzisiaj dzieci wyśpiewały o was. Kochajcie, miłość niech rządzi między wami. Jeszcze raz przeczytam te słowa, ten 39 werset, kiedy Pan Jezus sam określił jeden z celów swojego przyjścia na ten świat. Przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, aby stali się ślepymi. Wróćmy teraz do tego wersetu wyjściowego z 42 rozdziału Księgi Izajasza i przeczytajmy go teraz ponownie, rozumiejąc, że Bóg kieruje swoje słowo, kieruje swój apel, 18 werset, do ludzi, otwierając im uszy, otwierając im wzrok i pokazuje przykład, jaki później Mesjasz swoim życiem pokaże. Bo ten 19 werset mówi: kto jest ślepy, jeśli nie mój sługa, i głuchy, jeśli nie mój posłaniec, którego posyłam? Kto jest ślepy tak jak posłaniec i głuchy tak jak sługa Pana? Popatrzcie, 20 werset nie czytaliśmy, a on daje kolejne podpowiedź. Widział wiele rzeczy, lecz nie zważał na nie. Jego uszy otwarte, lecz nie słyszy. Na co miał otwarte uszy? Na co miał otwarte oczy? Co widział? Co słyszał? A czego nie widział? A czego nie słyszał? On jest dla nas przykładem. Przykładem tego, że ślepota może być zaletą. Że ślepota może być wartością. Aby nie widzieć i nie słyszeć rzeczy złych. Gdy ktoś powie coś przykrego o tobie, czy do ciebie, jak reagujesz? Tak jak Pan Jezus? Oj, Panie Jezu, ja muszę się jeszcze wiele rzeczy nauczyć. Ja wiele rzeczy, dałeś mi zrozumieć pewne rzeczy, aby pomóc moim siostrom i braciom, ale ja muszę się również jeszcze wielu rzeczy nauczyć od Pana Jezusa, aby umieć dokonywać wyboru, na co patrzę i czego słucham, co zauważam, a czego nie zauważam. Śpiewaliśmy na początku w pieśni: takim być jak Jezus. Takim być. Czy nie pragniecie być takimi jak Jezus? Tu nie chodzi tylko o zaśpiewaną pieśń, ale czy to pragnienie towarzyszy wam każdego dnia, w każdej chwili, w sytuacjach kryzysowych? Panie Jezu, pomóż mi być takim jak Ty. A kończąc, będziemy również śpiewać pieśnie, że dążąc do nieba, trzeba naprawdę dążyć do nieba. Niech Bóg błogosławi każdemu z nas w imieniu Pana Jezusa. Amen.